Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sobotnicki, Akadżek Sputnik i bohaterem dzisiejszego nagrania jest Canon EOS RP. Nie przesłyszeliście się, RP to nie jest najnowszy rzeczywistny aparat ze stajni Canona, ale jest za to najtańszym pełnoklatkowym bezusterkowcem w stajni tegoż producenta. Dzisiaj przyjrzymy się dokładnie wszystkim aspektom, co w tym aparacie jest fajne, co w tym aparacie jest mniej fajne. I w podsumowaniu postaram się wam powiedzieć, dla kogo polecam ten aparat. I może na wstępie powiem jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Canon RP, jak dowiedziałem się, że będę robił jego test, to było tak... Tak myślałem o recenzji Canon RP do momentu, kiedy nie zacząłem nie fotografować i filmować. Ale o to w podsumowaniu. I teraz po kolei pójdziemy sobie, obejrzymy sobie ten aparat. Z zewnątrz, wewnątrz przyjrzymy się funkcjom foto, przyjrzymy się funkcjom wideo, przyjrzymy się nawet samemu dźwiękowi, jaki produkuje, jaki możemy otrzymać z tego aparatu, z nagrań tego aparatu, przyjrzymy się wszystkim jego wadom i zaletom i w podsumowaniu podejmiemy decyzję, czy to jest aparat wciąż wart pieniędzy, wciąż wart rozważenia, czy może już po prostu nie. Zajmiemy się ergonomią. Ja może pominę już takie jakieś super detaliczne szczegóły, bo po prostu, wiecie, o wszystkim można przeczytać w internecie, ale powiem o takich rzeczach, które są naprawdę ważne, które uznaję za po prostu istotne z punktu widzenia użytkowania. Ok, zaczynamy od pierwszej rzeczy. Jeżeli chodzi o grip, to jestem z niego bardzo zadowolony. Co prawda aparat jest niski, no w sensie, jeżeli mamy dużą rękę, to gdzieś któryś palec może się delikatnie nie zmieścić, ale no, to są jakieś tam detale, natomiast generalnie jest głęboki i wygodny. Ponieważ w ogóle całe body jest małe, ten aparat jest mały, lekki i ja to akurat bardzo cenię. Uważam, że bez lusterkowca powinny być lekkie, kompaktowe aparaty o dużych możliwościach. I RP właśnie taki jest. Jest mały, jest lekki i ma przy okazji wygodny grip. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jest ogromnie na plus i którą sobie bardzo cenię, w odróżnieniu od RP akurat w tym przypadku, że ma taki klasyczny wybór programów. Jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o foto, generalnie mamy ten taki klasyczny, nie wiem jak to nazwać, rotator, pasm, który po prostu dla mnie jest najwygodniejszym i najlepszym wynalazkiem. Kolejny plus ergonomiczny to oczywiście w pełni uchylny i dotykowy ekran. Jeżeli mowa o dotyku, to jedną z rzeczy, które osobiście sobie cenię bardzo w przypadku Canona, to to, że cały po prostu, całe menu, wszystko ewidentnie możemy sobie obsługiwać z dotyku. To jest kapitalna rzecz, możemy sobie zmieniać parametry na przykład filmowe, parametry pomiaru, parametry autofokusa, zresztą autofokus też ma dość bogate funkcje, ale o tym powiem na chwileczkę. Natomiast powiem tylko tyle, że dotykowe menu w Canonach to jest ich wielki, wielki plus i tutaj w ogóle Canon jakby w tej generacji bezusterkowców postawił na obsługę dotykiem. No, czy to jest, to się może podobać, coś może nie podobać, wiadomo, no, ktoś może powiedzieć, no od dotykowej obsługi to są smartfony, aparatach powinno być wszystko na guzikach i faktycznie tych guzików jest sporo, więc nie dyskredytowałbym za ergonomię RP. I tutaj właśnie a propos ergonomii, może powiem tylko jedną rzecz. Trzeba go wyłączyć, bo zaczyna mi tu świrować. Jeżeli chodzi o ergonomię, powiem jedną rzecz. Jeżeli bym miał się do czegoś przyczepić, to przyczepiłbym się tylko do jednej rzeczy, tak naprawdę. To przyczepiłbym się po prostu do braku joysticka. No i to kropka w zasadzie, jeżeli chodzi o ergonomię. Canon tutaj bardzo nadrobił tym, że mamy ten dotykowy autofokus. W przypadku, jeżeli przykładamy do oka aparat, to w tym momencie obracamy sobie w ten sposób ściankę, znaczy dotykowy ekran i przykładając go do oka możemy sobie tutaj palcem dotykać i w tym samym momencie jakby na bieżąco wybierać punkt autofokusa, co angażuje drugą rękę, a w przypadku joysticka wszystko załatwiamy jedną ręką. Aparat nie udaje, że jest skierowany do jakichś tam powiedzmy odbiorców high-endowych, kompletnie ultra wymagających ludzi. Nie. Ma rozwiązanie, które jest znane z aparatów takich półprofesjonalnych, czyli ma kartę pamięci, którą zresztą możemy sobie jakąś tutaj kartę pamięci włożyć, żebyśmy później mogli sobie potestować, więc ma kartę pamięci wkładano tutaj od dołu przy baterii, podobnie jak to jest na przykład w aparacie Sona 6400 czy 600. Ma też mniejszy od swoich kolegów, na przykład taki jak Canon EOS R, akumulatorek, na którym może zrobić 260 do 280 zdjęć.
I to nie jest wynik rewelacyjny, ale i tutaj kolejna rzecz, gdzie jakby RP troszeczkę odrabia, to jest to, że możemy go ładować za pomocą złącza USB. Tutaj mamy z boku taką klapeczkę, mamy złącze USB, USB-C konkretnie i to też mi się bardzo podoba. I tutaj możemy sobie podłączyć powerbank albo ładowarkę naszego telefonu i go na szybko gdzieś na przykład w kafe, jeżeli w ogóle jest czynne albo kiedykolwiek w ogóle jeszcze będzie czynne, możemy sobie po prostu ten aparat podładować. Super. To uwielbiam, to też zawsze lubiłem w systemie Sony i zawsze to chwaliłem Sony, że po prostu możemy sobie ładować tutaj aparat. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to porty. Jeżeli chodzi o porty, to jestem całkiem mile tutaj, może nie zaskoczony, po prostu są ok. Po prostu jest to bardzo dobry wybór portów. Mamy port USB-C, jak już powiedziałem, mamy HDMI, mamy wężek spustowy, mamy wejście, co ważne, mikrofonowe i co bardzo ważne, wejście słuchawkowe, czyli możemy sobie podsłuchiwać nagrywany dźwięk. Kolejny punkt to autofokus. Dual Pixel CMOS Autofocus. To jest rzecz, która w Canonach naprawdę jest super. Bardzo lubię ten autofokus, działa on świetnie, jest bardzo responsywny. To nie jest mistrz świata, jeżeli chodzi o parametry autofokusa, natomiast tutaj mam ściągę, on ma dokładnie, powiem Wam, punktów autofokusa 4779. W 4K, w tych maksymalnych, najbardziej wyżyłowanych parametrach tego aparatu, ten autofokus lubi się zgubić, bo ponieważ nie działa autofokus fazowy. O ile dobrze to wszystko rozkminiam, bo to nie jest jakaś tam moja mocna strona. Natomiast krótko rzecz ujmując, w praktyce zdarza się, że przy 4K, przy szybkiej akcji, on się potrafi zgubić. Natomiast poza tymi rzeczami, jeżeli chodzi o sam tracking, na przykład śledzenie twarzy czy śledzenie oka, możecie sami zobaczyć teraz nagrania, które robiłem testowe. No, sprawdza się naprawdę nieźle, ciężko go zgubić i wprawdzie R5 i R6, jak testowałem ich wydajność autofokusa i śledzenia, wypada w tej dziedzinie lepiej, ale to nie znaczy, że RP przy wielokrotnie niższej cenie wypada źle, nadal wypada całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o fotografię, kolejny raz oko wykrywa świetnie. Nie możemy sobie wprawdzie oka wybierać, ale wybiera to najbliższe nam oko. Ten fokus jest bogaty w możliwości konfiguracji. Pokażę Wam po prostu na żywo. Mamy śledzenie twarzy, mamy punktowy, mamy też wybór jednopunktowy, mamy rozszerzony punktowy, mamy strefowy, czyli bardzo łatwo sobie dobrać tak naprawdę parametry tego autofokusa pod swoje potrzeby foto. Zresztą tutaj widzicie, można sobie nim fajnie jeździć i on oczywiście próbuje wykryć mój stół, co się oczywiście nie uda. Jedną z rzeczy, które chciałbym jeszcze, jeżeli chodzi o autofokus, podkreślić, to to, że jest taka funkcja, której na przykład nie ma w Sony A7 Mark III, to, że dotykamy punktu autofokusa i w momencie dotknięcia po wyostrzeniu od razu aparat robi zdjęcie. Jakość zdjęć. Mamy do czynienia z matrycą z aparatu 6D Mark II, to znaczy to jest matryca, która jest przebudowana i Canon jakby cały czas twierdzi, że to jest inna matryca, natomiast jeżeli chodzi o jej osiągi, o jej parametry, no jest to bardzo podobna matryca w swoich osiągach, więc zakładam, że została po prostu przebudowana na potrzeby bezlusterkowca. I matryca z marka 6D Mark II ma swoje wady i zalety. Ja może zacznę od jednej wielkiej zalety, o której mówiłem na początku, tak trochę tajemniczo właściwie, co mnie ujęło w fotografowaniu tym aparatem, to są kolory. I ja wiem, że teraz wielu z Was powie, no nie, no ale Sony tam w tych na przykład, nie wiem, testach studyjnych, takich laboratoryjnych wypada, że niby ma wierniejsze kolory, a niby to, a niby tamto, a może Panasonic ma lepsze. No, testy laboratoryjne testami laboratoryjnymi, ale po prostu Canon produkuje śliczne kolory prosto z pudełka. Zresztą sami zobaczcie, to są niekorygowane JPEG-i. Piękne kolorki w każdej porze dnia. Nie mogę nic mieć do tego. Jeszcze dodatkowo dochodzi celny balans bieli, szczególnie jeżeli chodzi o warunki oświetleniowe przy świetle słonecznym. Mamy też priorytet bieli dostępny w tym aparacie, który też jest dostępny, to jest też dostępna funkcja w Sony. Czyli tutaj jakby też nie ustępuje bardzo konkurencyjnej, najbardziej stajni, czy też stajni Nikona. Jeżeli chodzi o zachowanie na wyższych czułościach, sami możecie zobaczyć, że ten aparat źle nie wypada. Ma jedną z takich bolączek Canona, którą już od dawna gdzieś tam podkreślałem, że no Canon po podciągnięciu tego suwaka cieni przy wyższych czułościach zaczyna ziarnić. I no cóż, RP to ma. Po prostu jeżeli chcecie fotografować w ciemnych warunkach i potem sobie na przykład w postprodukcji wyciągać te cienie, lepiej przeeksponowywać po prostu tym Canonkiem, niż potem wyciągać za dużo cienia. To nie jest nic, co dyskwalifikuje ten aparat.
te parametry, jeżeli chodzi o wysokie czułości, nie wypadają źle, bo na przykład zdjęcia zrobione na wysokich czułościach, jak to, które widzicie teraz, wcale nie ma jakoś bardzo dużo ziarna, ale w momencie, kiedy zaczynamy go ruszać w postprodukcji, czyli RAW-a zaczynamy ruszać w postprodukcji, no to może to ziarno wyjść. Jeżeli chodzi o wideo, to mamy 4K w standardowym profilu. 4K w standardowym profilu wygląda moim zdaniem nieźle. Jedyną rzeczą, którą wymieniłbym to jako wadę, to jest to, że mamy crop 1.6 w 4K. Spory crop, trzeba się przyzwyczaić do tego, że po prostu mamy ciaśnie w momencie, jeżeli przełączamy się na 4K. Jeżeli chodzi o Full HD, mam 60 klatek na sekundę. Sami zobaczcie, jaka jest jakość tego obrazu. Widzieliście przed chwileczką jakość nagrania w 4K. Teraz możecie zobaczyć Full HD, slow motion, kilka ujęć. Tak to wygląda. Nie mamy tutaj dostępu do płaskich profili. To generalnie jest aparat skierowany, tak jak powiedziałem, moim zdaniem bardziej do fotografów niż do wideografów. Ale z drugiej strony wcale nie powiem, żeby się nie dało nim czegoś dobrego tutaj zrobić. Zresztą przełączę się, zobaczcie na tryb filmowy. I sami zobaczcie w menu, co mamy do wyboru. Jeżeli chodzi o Full HD, mamy 60 klatek na sekundę, nie wiem, widać? Tak, widać, mamy 60 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o 4K, mamy 24 klatki na sekundę. Te parametry będą się różniły w momencie, jeżeli przełączę się na PAL, w tym momencie jestem na NTSC, mamy 30 klatek na sekundę, no i tak dalej, i tak dalej. Także te podstawowe, takie najważniejsze funkcje dla kogoś, kto się nastawia na wideo, są. Więc jeżeli na przykład chcecie prowadzić, nie wiem, kanał na YouTubie i potrzebujecie niedrogiego kanonka, który całkiem fajnie się sprawdzi, to wbrew pozorom. Natomiast brak fazowego autofokusa w 4K może niektórych odstręczać. Natomiast no, tak jak mówię, no, ten kanon w wielu dziedzinach nadrabia, czyli na przykład właśnie można sobie ręcznie doostrzyć. Można zastosować różne triki, żeby to ominąć i jakość tych nagrań naprawdę jest na przyzwoitym poziomie. Kolorki, oczywiście jeszcze raz podkreślam, podobnie jak foto, są bardzo ok. Teraz jeszcze jeden test przeprowadziłem, test, którego nie spotkałem się, żeby ktoś go zrobił, ale może też nie oglądałem bardzo dużo materiałów na temat tego aparatu, natomiast test przedwzmacniacze samego aparatu. Dla tych z Was, którzy lubią dobry dźwięk, którzy lubią dobry dźwięk z aparatu, posłuchajcie teraz, jak brzmią nagrania z tego aparatu, zarówno z wewnętrznego mikrofonu, jak i z zewnętrznego mikrofonu. To jest test mikrofonu wewnętrznego Canona RP. Głośność ustawiona jest na głośność mikrofonu, jakby czułość mikrofonu jest ustawiona na manualną i jesteśmy troszeczkę ponad, minimalnie ponad połowę mocy. Jestem w odległości mniej więcej 50-60 cm od aparatu. No i jesteśmy w pomieszczeniu, które może nie jest cudownie wytłumione, ale tak w miarę ok. Więc tak to brzmi z wewnętrznego mikrofonu. To jest też scenariusz, a teraz takiego najbardziej prawdopodobnego, jaki najczęściej będzie Was interesował, czyli dźwięk jest tak trochę poniżej połowy, ustawiony trochę pomiędzy 1/4 a połową mocy. Mam na górze shotgun, mikrofon typu shotgun z firmy Komika, link poniżej i no tak to brzmi. Jak sami mogliście zobaczyć nagrania z ten preamp, jak to powiem, nie wiem jak się po polsku, przedzmacniacz, chyba tak to się nazywa. No w każdym razie system wewnętrzny dźwięku, zarówno mikrofon, który oferuje ten aparat, jak i przede wszystkim po podłączeniu mikrofonu typu shotgun, normalnie po jacku. Dźwięk jest super, także jeszcze raz podkreślam, jeżeli jesteś youtuberem i potrzebujesz niedrogiego aparatu z Canona, ten aparat całkiem nieźle sprawdzi. Przed jedną rzeczą chciałbym przestrzec, to jest rolling shutter. W 4K, jeżeli nastawiacie na fotografię szybkiej akcji, w 4K zjawisko rolling shutter jest dość duże w tym aparacie. Więc to jest rzecz, którą warto mieć w głowie. Nie jest to zjawisko dyskwalifikujące, ale występujące. Jeszcze jedną rzeczą, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o wideo, to jest brak stabilizowanej matrycy. No, w aparacie za te pieniądze można się spodziewać, że będą jakieś kompromisy, więc nie mamy stabilizacji matrycy. Mamy jednakowoż fajną rzecz, czyli stabilizację cyfrową. I mamy tutaj, jak sami widzicie w menu, wyłączoną, włączoną albo wzmocnioną cyfrową stabilizację. Jeżeli chodzi o wzmocnioną stabilizację, to oczywiście i tą włączoną, to jeszcze krop się zwiększa, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast jest to super sprawa, że to jest, ponieważ jeżeli mamy niestabilizowany obiektyw, włączamy sobie cyfrową stabilizację i sami możecie zobaczyć na nagraniu takim testowym, że tak na szybko naprawdę można nakręcić całkiem fajne ujęcie z tą cyfrową stabilizacją. Nie potrzeba niczego ruszać postprodukcji. Ok, brak stabilizacji matrycy, ale stabilizacja cyfrowa. W tym momencie oszczędzamy czas postprodukcji, mamy już od razu z ręki fajne ujęcia, stabilne. Dla mnie bomba. Ok, podsumowanie. Kochani, tak jak mówiłem na początku, RP zaskoczył mnie na plus. Ten aparat na pewno prezentuje większe możliwości niż myślałem, że prezentuje.
Jedną z rzeczy, które na pewno chciałbym podkreślić, to są piękne kanonowskie kolorki, które przypomniały mi o tym, jakie kolory osiągałem z Canona 5D. Oczywiście nie mówię, że z innych aparatów nie da się osiągać pięknych kolorów, wszystko w postprodukcji da się zrobić, natomiast tutaj fajne są po prostu te zdjęcia już prosto z puszki. Dla mnie fajna rzecz, że ergonomicznie głęboki grip, mamy ten klasyczny rotator z wyborem programów. To jest duży plus. Aparat ten ma takich kilka fajnych jeszcze bajerów, tak jak na przykład w trybie bulb. Powiedzmy, jeżeli sobie wejdziemy w menu, to możemy sobie wybrać ilość bulb timer, tak zwany. Możemy włączyć tak zwany bulb timer i wybrać sobie jak długo, włączymy go i wybrać sobie jak długo aparat będzie naświetlał. Czyli dla tych, którzy lubią długie czasy naświetlania, super sprawa. W ogóle nie trzeba wężyka spustowego, mamy bulb timer wyliczony tutaj jakby w cenę. Dodatkową kolejną rzeczą, którą bardzo lubię, to jest to, że mamy interwałometr, który potrafi złożyć nam gotowe wideo w 4K. Super sprawa, nie trzeba robić tego w postprodukcji. Kolejna rzecz to tryb HDR, który też jest ważny, na przykład dla tych, którzy fotografują wnętrza i używają takiego trybu, też jest tutaj dostępny. Jeszcze jedna rzecz to jest CRAW, czyli skompaktowany RAW, który zmniejsza rozmiar plików dla tych wszystkich, którzy chcą obrabiać pliki, a na przykład no, nie chcą sobie zabijać przestrzeni dyskowej. Jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, to jestem cały ja właśnie, że mamy na przykład w systemie R, to już jest nietypowo dotyczy Canona RP, ale w samym systemie R takie przełączniki, które pozwalają nam przełączać się między funkcją focus w aparacie, a control. I na przykład jak przełączymy się na control, mamy w tym momencie na przykład możliwość ustawienia sobie tutaj, damy na przykład przesłony, albo na przykład ustawienia sobie czasu, albo na przykład ustawienia sobie czułości. Także to też dodatkowo zwiększa funkcjonalność aparatu. I tutaj wchodzimy w bardzo ważny czynnik w podsumowaniu. Dla kogo jest ten aparat? Na pewno jest to aparat dla tych, którzy chcą wejść w system Canona bezlusterkowy, którzy chcą dostać dostęp na przykład do bardzo dobrych obiektywów RF. Jest to też świetny wybór dla tych, którzy już mają ogromną ilość obiektywów Canona i chcą sobie używać po prostu po przejściówce ich w bezlusterkowym systemie, który oferuje nowoczesne funkcje. I powiem tak, jeżeli chodzi o konwerter, nigdy nie byłem zwolennikiem konwerterów, ale konwerter Canona i te konwertery, które są robione przez producentów ogólnie aparatów, działają bardzo dobrze. W tym przypadku, jeżeli chodzi o system R, naprawdę ciężko zauważyć różnicę między obiektywem po konwerterze a obiektywem natywnym, więc to też jest moja rekomendacja. Jest to też na pewno świetny aparat dla tych fotografów, którzy wiedzą, że obiektywy z serii RF no, nie należą do najtańszych, są genialne, ale nie należą do najtańszych i wiedzą doskonale, że jak zaoszczędzicie na body, można wydać więcej na obiektywy, które mają ogromne znaczenie dla możliwości twórczych. Więc aparat ten z czystym sumieniem mogę polecić. Na pewno jeżeli wideo jest waszym priorytetem, to są inne wybory na rynku. Natomiast jeżeli chcecie aparat fotograficzny, który da wam dużą przyjemność twórczą, który daje dotykowy ekran i który produkuje ładne kolory prosto z puszki, dodatkowo macie jeszcze całkiem sympatyczny 4K, 60 klatek na sekundę slow motion i wszystko w bardzo przystępnej cenie. Też są promocje, często bardzo występują od razu z tym konwerterem. Z tej strony Jacek Sopotnicki, Akadżek Sputnik. Dajcie znać w komentarzach poniżej, czy zapomniałem o czymś wspomnieć bardzo ważnym a propos RP. Jeżeli macie swoje spostrzeżenia, piszcie. Jeżeli podobał wam się ten materiał, rączki w górę. Jeżeli bardzo wam się podobał ten materiał, nie zapomnijcie zasubskrybować. A ja z wami żegnam się. Do następnego nagrania.